Drodzy mieszkańcy powiatu pszczyńskiego, Pszczyna sobie pomaga. Teraz jest czas wzmożonej pomocy jeden drugiemu. Zwróćmy uwagę na to, jak ciężko pracują medycy, jak ciężko pracują strażacy. Do pomocy włączają się harcerze. Zadbajmy o osoby starsze. Zadbajmy o to, żeby w tym czasie jadłodzielnia nie była pusta. Pszczyna sobie pomaga. Chcę Państwu powiedzieć, że Pszczyński Szpital przygotowuje miejsca dla tych pacjentów, którzy będą przewożeni ze szpitali przeznaczonych dla pacjentów chorych zakaźnie. Będziemy się nimi opiekować. Przygotowujemy dodatkowe miejsca kwarantannowe. Gminne ośrodki pomocy społecznej są wyczulone na potrzeby osób samotnych, osób, które przebywają w okresie kwarantanny. Wszyscy powinniśmy sobie pomagać. Pszczyna sobie pomaga.